Państwo, chciałabym móc Państwu powiedzieć, że wylądowałam na tej wieży, ale tak niestety nie jest, ponieważ wdrapałam się tutaj dość stromymi i krętymi schodami, a razem ze mną burmistrz Tarnowskich Gór, pan Arkadiusz Czech. Panie burmistrzu, ja miałam zawsze taką wizję Śląska, że on jest szary, że tutaj jest pełno smogu, hałd i wyrobisk, ale chyba muszę zmienić opinię o Śląsku. Tak, to dość powszechny stereotyp. Wszyscy pamiętamy obraz Śląska z hutami lejącą się stalą, z pociągami pełnymi węgla. Tarnowskie Góry nie dość, że leżą na obrzeżach tego Śląska, to mają całkowicie inny charakter, wynikający z historii naszego miasta. Choć tu jest kolebka polskiego górnictwa, tu zaczęto wydobywać rudy srebra, pomimo tego Tarnowskie Góry są miastem zielonym. Spotkajmy się za chwilę na również zabytkowej hałdzie popłuczkowej, z której zobaczymy teren naszego miasta, a zapewniam Panią, że zdziwi się Pani widokiem. Przyjmuję propozycję oczywiście. I co, zielony? No zielony, aż zielony, mówiłem, że zielony. Proszę spojrzeć na południe, Srebrna Góra. Fragment kilkudziesięciohektarowego kompleksu lasu bukowego, a porastającej górę, na której rozpoczęto tak naprawdę wydobycie srebra, rud srebrnych, galeny jeszcze na początkach XIII wieku. Zielono. Zielono. Spójrzmy na zachód. Na horyzoncie zachodnim widzimy fragment Parku Repeckiego. Ten park również zwiedzimy. Park nasadzeniowy, XIX-wieczny. Kiedyś znajdował się tam potężny kompleks zamkowy Donesmarków. Obecnie chyba wszyscy w Polsce wiedzą, co to jest Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. To słynne sanatorium, które właśnie w tym parku funkcjonuje. Kto by się spodziewał, że na Śląsku można się rehabilitować? Można się rehabilitować, a ten park to jest sto kilkadziesiąt hektarów pięknego lasu o bardzo swoistym, zwłaszcza dla zawałowców, korzystnym mikroklimacie. Patrzmy na południe i w dalszym planie widzimy park miejski. Pierwszy w historii chyba Europy, tak niektórzy twierdzą, przykład zagospodarowania terenów powydobywczych. Tam też wydobywano rudy ołowiu, rudy srebra, rudy cynku, a w XIX wieku zagospodarowano ten teren na park miejski. A gdzie jesteśmy? No jesteśmy hałdzie popłuczkowej, a więc na tym, co pozostało po kopalni Fryderyk. Nie powiedział mi pan nic o kopalni Dolomitów. Dolomity wszystkim kojarzą się z Włochami, ale w Tarnowskich Górach mamy swoje Dolomity i mamy swój wielki kanion. W XIX wieku, kiedy na Śląsku gwałtownie rozwijało się hutnictwo żelaza, wzrosło zapotrzebowanie na dolomit. Wtedy tu w Garbie Tarnogórskim, wododział między dorzeczem Odry do dorzeczem Wisły, zaczęto ten dolomit wydobywać. Dziś pozostałością po tej kopalni są kilkudziesięciometrowe dziury w ziemi. Nazywamy je Wielkim Kanionem Tarnogórskim. Panie burmistrzu, ja obiecuję, że już nigdy nie powiem, że Śląsk jest szary, przygnębiający i smutny, bo to wszystko, co mi pan pokazał, co otacza nas, tak naprawdę zaprzecza temu obrazkowi, który kojarzy się ze Śląskiem. Tak, liczę na to, że ten przekaz dotrze do większej liczby mieszkańców naszego kraju, a zapewniam panią, że gdy zobaczy pani to z jeszcze większej wysokości, to będzie pani jeszcze bardziej zaskoczona. Jak to się zakłada? No, tak jak plecak. Tak jak plecak, tylko z takim siedziskiem, tak? Okej. Okay. Ona nie jest za duża? Nie, to wyregulujemy tą budowę. Dobrze. Kask. Idziesz do pilota. Cześć, Jurku! Witam cię! Nic nie słyszę. Teraz muszę. O, teraz jestem. Witam cię. Ja też cię witam. Trochę się boję. Lecimy? No, ale nie wiem. Wiesz o tym, że będziesz pod wozie? Nie, nie wiem. No to będziesz. No dobra, powiedz mi, co mam robić tak naprawdę, bo nigdy nie latałam. 15 sekund przed startem ci powiem i zapniemy cię i wszystko będzie okej, dobra?
Bo jak ci teraz powiem, to nie będziesz tego pamiętać. Ale ja już się denerwuję. Dobrze, masz się denerwować, masz się bać. No to wiesz, kto się nie boi? Idioci. No widzisz. No dobra. Ja się też boję, ja się dwa razy boję, bo ja się za siebie boję i za ciebie. Dobra, zróbmy to. No jak? No jak było? Fajnie. Taka jestem szczęśliwa chyba. Wychodzę. Jak się leciało nad Tarnowskimi Górami? Rewelacyjnie, fantastycznie i wysoko. Naprawdę było super. Na pewno leciała Pani też nad Srebrną Górą. No właśnie, nad Srebrną Górą. Od razu chciałabym się Pana zapytać, dlaczego ona jest srebrna? Porośnięta Srebrna Góra jest borem bukowym. Ten las pojawił się w sposób naturalny. Sukcesja naturalna środowiska nastąpiła na Srebrnej Górze, bo kiedyś to były tereny wydobywcze. Mhm. A co wydobywano? A no tu chwilę odpowiedź na Pani pytanie. Srebro. Oczywiście srebro. Otóż jeszcze w XIII wieku na terenie Srebrnej Góry bito szybiki, bito podziemne tunele i w tych tunelach wydobywano galenę, galman i tym rudom zazwyczaj towarzyszy srebro, a więc pojawiły się również rudy, z których wytapiano srebro. Począwszy od Srebrnej Góry, gdzie bito te pierwsze chodniki, sztolnie, zarówno wydobywcze, jak sztolnie odwadniające, ta sieć korytarzy rozpostarła się pod dzisiejszym praktycznie całym terenem Tarnowskich Gór. Mhm. Zarówno kopalnia zabytkowa rud srebronośnych, jak sztolnia Czarnego Pstrąga, to fragmenty tychże korytarzy, tych sztolni wydobywczych. A na terenie Tarnowskich Gór mamy ich kilkadziesiąt kilometrów. Mamy kilkadziesiąt przynajmniej znanych komór wydobywczych, ale mamy także kilka tysięcy szybików na terenie miasta, a nie o wszystkich wiemy. Jesteśmy w kopalni Fryderyk. Zjechaliśmy na głębokość 40,5 metra tym szybem, czyli szybem Anioł. Ja się kompletnie nie znam na tym, co tutaj można zobaczyć, co zwiedzić, czego dotknąć i co poznać. W związku z tym mam swojego przewodnika, pana Zygmunta. Panie Zygmuncie, może mi pan coś opowiedzieć więcej o tej kopalni? Oczywiście. Zjazd na tą głębokość, na którą myśmy zjechali, jest możliwy dopiero od 1801 roku. My idziemy takim ukosem. Kiedy złoża zalegały równoleżnie w skałach dolomitowych, można było ten chodnik ukośnie wybić, żeby łatwiej było napotkać na złoże. A złożem u nas była galena. Galena, z której wytapiano srebro i ołów. I ołów. A my teraz w jakim kierunku idziemy? Czy my idziemy w stronę komory srebrnej, właśnie, ale to jeszcze daleki kawałeczek. Zauważam, że zamiast chodzić coraz głębiej, to my tak naprawdę idziemy do góry. My idziemy lekko w górę, dlatego że wszystkie chodniki były po to robione,
z kosem, ale nie tak przesadnym jak ten, bo to jest chodnik poszukiwawczy. Natomiast chodniki międzyszobowe miały spad odprowadzający wodę w kierunku na żąpie szybu, czyli najgłębsze miejsce w szybie, bądź też na sztolnie czy tam inne, prawda, układy odwadniające. No, dali bardzo nisko. Trzeba uważać. Zaczyna się robić nisko i zimno. Tak, uważać tutaj. Tędy? Tak, dobra. Musimy lewą. Dziękuję. Zygmuncie, weszliśmy do jakiejś komnaty. Są tu rzeźby, narzędzia, którymi posługiwano się w poprzednim wieku najprawdopodobniej, ale czy może mi pan coś jeszcze więcej powiedzieć o tym miejscu? No w komnacie to my nie jesteśmy. Nie? Jest to po prostu wyrobisko. W jednym miejscu wydobyto większą ilość, czyli tak zwane, jak to kiedyś określali, gniazda galeny. No i stąd mamy tutaj około 500 metrów kwadratowych, a jest to tak zwana komora srebrna. No, dwie takie postacie, które my tutaj mamy, to po prostu dawni górnicy. Kopacz, który był zajęty kopaniem za złożem, prawda, musiał to pierw napotkać, potem wydobyć, zabezpieczać przodek. Przodek zabezpieczany z reguły był drewnem. Dlaczego? Że drzewo pod wpływem nacisku wydawało trzaski, trzeszczenie. W porę informowało o nadchodzącym zagrożeniu. Powiedział pan, że oni musieli to wydobywać, ale tak naprawdę wydłubywać, prawda? Tak. Bo po tym, jak się korzystało z takiego narzędzia... Czy ja mogę? Można. Uwaga. Uwaga. O, no. Tu akurat... Trafiłam obok, ale generalnie potem wydobywało się tak te wszystkie bardziej wartościowe rzeczy i to się robiło ręcznie? Tak. To złoże trzeba było z tej twardej ściany dolomitowej wyłuskać po prostu. Wprowadzić to niecek taki, jak tu mamy, i nieckami tak zwani tragarze odnosili w kierunku do szybu. Wsypać trzeba było tam do kubła, no pociągnąć za sznur, aby dać sygnał na górze, że trzeba kręcić kołowrotem. Tu nie było światła elektrycznego. Te całe oświetlenia to służyły te lampki łojowe, które dawały światło. No i tutaj za wielce rozkoszy tutaj górnik nie doznał. Panie Zygmuncie, jesteśmy w komorze zawałowej. Dlaczego ta komora tak się nazywa? No, sama nazwa odstrasza nieraz turystów, którzy tutaj przychodzą. A ten strach przychodzi od spadających skał z góry. Tam, gdyby spojrzeć dalej w głąb komory, widać spękania przenoszące wodę na niższe partie. Woda wymywa glinę, piasek międzypłytowo, no co w końcu do obwisów doprowadza. Gdyby to nie było zabezpieczone, no może w każdej chwili się oberwać. Pod ziemią nie mówi się pan, pani. Jesteśmy na ty. Leszek. Bogdan. Powiedzieli mi, że czeka mnie tam niezła przeprawa. Trochę się boję, ale chciałabym to sprawdzić. Górnikami nie mogli być ludzie wysocy, słuchajcie. Ja mam 1,60 m, gdybym stała, to wyglądałabym mniej więcej. Nie będzie odnieść, słuchajcie. Chłopaki!
chyba pomyliłam drogę. Chłopaki! Poczekajcie! Poczekajcie na mnie! Pójdź, woda, pójdź! O kurczę! O Jezus, to nie takie proste! Coś, oni chyba robią to specjalnie. Jestem! Jestem! I idziemy dalej. Chłopaki, dzięki bardzo, że wreszcie jesteśmy w miejscu, w którym można się normalnie wyprostować, bo muszę przyznać, od tego czołgania trochę bolą mnie plecy. Specjalnie przyprowadziliśmy cię w to miejsce, żeby ci pokazać nasze prywatne muzeum. Są to pozostałości po pracujących tutaj gwarkach. Na przykład to, co to jest? Gwóźdź. Wydobycie zaprzestano tutaj ponad 100 lat temu, więc ten gwóźdź szacuje ma ze 150 lat. Słuchajcie, niesamowite. Trzymam w ręku gwóźdź, który ma 150 lat. Ręcznie robiony? Ręcznie robiony. Ręcznie robiony. Przez kowala. Niesamowite, słuchajcie. To co? Może pójdziemy dalej? Lecimy dalej. To lecimy. Nieprawdopodobne. Dla mnie to przygoda, ale gwarkowie pracowali tutaj po 12-14 godzin dziennie. Właściwie spędzali tu większość swojego życia. Niestety dość krótkiego, bo maksymalnie gwarek żył do 45 lat. Uważaj! Widzisz, nie należy się opierać o te skały. No, miałam co chciałam. Zobaczymy, co będzie dalej. Chodź, Miłka, chodź. Chciałam zobaczyć, co tu jest. No, nawet mi nie dacie się pozaglądać w zakamarki. To mnie złapie. Uwaga, raz, dwa, trzy. Ja jestem na dole. Słuchajcie, czego nie można robić w kopalni? Nie można przeklinać, nie można gwizdać. Okej, okay, gwizdać. Nie rozumiem. Wolno palić. No tak. Przeklinać nie można, bo przynosi to pecha, bo. Bo się obraża. Bo nieładnie. Nieładnie w ogóle skląć. No to wszyscy wiemy. Gwizdanie też obraża skarbka. I jak a poza tym każdy pracował w ciszy, żeby usłyszał, że drugi woła pomocy. A jak każdy by krzyczał, byłoby tu taki hałas, że jeden drugiego by nie słyszał, że coś się stało. To nie przeklinam. Wszystko, że się ruszam, to zaczyna mi być zimno. Tutaj panuje temperatura stała, 10 stopni Celsjusza. Bez znaczenia na to, czy na górze jest minus 20, czy plus 20. Słuchajcie, wracajmy już, co? Leszku, Bogdanie, jestem wyczerpana, głodna, spragniona, brudna, też jestem brudna, ale przede wszystkim jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna, ponieważ dzięki wam zrozumiałam, jak trudna była tutaj praca, w jakich warunkach pracowali gwarkowie i jeszcze bardziej będę szanować gwarków i ich ciężką pracę. Dzięki. Dziękujemy ci również. Dzięki serdecznie. I zapraszamy. My również dziękujemy. Chodźmy na powierzchnię. Muszę przyznać, że to jest pięknie. No piękne miejsce. Znajdujemy się w Parku Repeckim. Park z połowy XIX wieku. A powstał w jednym celu. To było otoczenie rezydencji arystokracji lokalnej
bardzo znamienitej na Śląsku rodziny hrabiów Henkel von Donesmark. Ale w tym parku jest jeszcze jedna perełka. To fragment sztolni odwadniającej, głębokiej sztolni odwadniającej Fryderyk, zwany sztolnią Czarnego Pstrąga. Życzę Pani miłego oglądania. No to serdecznie Bóg zapłać. Tak na Śląsku mówią. Znajdujemy się w sztolni Czarnego Pstrąga. Moim przewodnikiem jest Pan Robert. Panie Robercie, sztolnia należy do szlaku zabytków województwa śląskiego. Z sztolnią wiąże się jakaś legenda, prawda? Stąd nazwa Czarny Pstrąg. Czy może mi Pan coś więcej powiedzieć? No, przy moim sztolnia głęboka Fryderyka, w której się znajdujemy, powstała w latach 1821-1834. W tym czasie wykuto 4600 metrów głównego chodnika sztolniowego w odcinku prostym. Znaczy, że my będziemy płynąć 4000 metrów? Nie, my będziemy płynąć tylko 600 metrów, ale powstała cała sztolnia, ten główny chodnik ma 4600 metrów. Podkopali się pod pierwszą kopalnię. Wody z kopalń sprowadzano do sztolni i w ten sposób odwodnili tą sztolnią wszystkie kopalnie, wszystkie szyby, które tam były. Sztolnia Czarnego Pstrąga to jest tylko nazwa odcinka turystycznego, który przepłyniemy. To jest odcinek 600-metrowy odcinek udostępniony dla turystów. Nazwa Czarnego Pstrąga bierze się stąd, że kiedyś, w roku 1957, kiedy ten fragment, który przepłyniemy, oddano do użytku turystycznego, zwiedzanie odbywało się tylko przy tych lampach karbitowych, które są na dziobach łodzi. Więc te pstrągi, które pływały się w tej sztolni, zdawały się być czarne i nazwane sztolnią Czarnego Pstrąga. No to zapraszam Panią do zwiedzania naszej sztolni. Mamy się zacząć odpychać. Tak, i ja odepnę sobie i popłyniemy sobie do szybu. Ewa, zwiedzimy sobie ten 600-metrowy odcinek, jakśmy mówili. Dalej łodziami niestety nie da się już płynąć, ale jestem w miejscu wyjątkowym, ponieważ tu w 1821 roku wszystko się zaczęło. To właśnie w tym miejscu rozpoczęto budowę sztolni. W przeciągu 14 lat wybudowano prawie 5 km chodnika. Cóż tu takiego? Domyślam się, że jest to jakaś dzwonnica. No pewnie, że tak. Odpowiedź była prosta, ale to nietypowa dzwonnica. To replika dzwonnicy, która przez setki lat wzywała gwarków do pracy i ogłaszała koniec szychty. Ta dzwonnica oczywiście sprzed tych kilkuset lat nie pochodzi, choć dzwon na niej zamontowany jest dzwonem zabytkowym. Ta replika pochodzi z kopalni Dolomitu, tej, którą mieliśmy już okazję obejrzeć. A została tu przeniesiona w latach 50. ubiegłego wieku. Czyli jest to materiał z kopalni, ten dzwon? Ten dzwon można uznać, że to jest materiał, który pracował w kopalni dla górników.
A jeśli chodzi o Gwarków, to warto obejrzeć Tarnogórskie Święto Gwarków. Corocznie w pierwszą niedzielę września takie Święto Gwarków w Tarnowskich Górach się odbywa. Tarnogórskie Gwarki organizowane są w tym roku po raz 55. W 1957 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zorganizowało je po raz pierwszy. Chciano wtedy przypomnieć zróżnicowaną, bogatą historię Tarnowskich Gór i zorganizowano korowód z postaciami historycznymi związanymi w jakiś sposób z historią naszego miasta. Z wyjątkiem roku 82 tradycja ta przetrwała do bieżącego roku, ale od lat 6 organizatorami Tarnogórskich Gwarków są Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wraz z naszą Miejską Instytucją Kultury, to Tarnogórskie Centrum Kultury. Dbamy o wierność szczegółom, o wierność postaci historycznych. To mają być te postaci, które z miastem są ściśle związane. Jesteśmy pierwszy raz, jest naprawdę super, jest przepięknie. Ja już od 20 lat miałam to, jak do tej pory mam 75 lat i całe życie chodzę na pochodzie i w zespole. Pochód powstał z inicjatywy mieszkańców i z potrzeby powrotu do historycznych dziejów i do tego, co działo się w tym mieście przez 400-500 lat. Chodzę w pochodzie, ponieważ lubię to robić i lubię szyć stroje, dlatego uczestniczę w tym. To jest tradycja. To są Gwarki Tarnowskich Gór. I to jest tradycja. Ja tu jestem czwarty raz. Jo! Ogólnie idę po raz 6. I cieszę się z tego, jestem dumna z tego, że mogę tutaj iść, ponieważ jestem mieszkanką Tarnowskich Gór. Legs! 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 Muszę przyznać, że jestem wyczerpana. To był bardzo intensywny dzień, pełny wrażeń i ciekawych historii. Najwyższy czas odpocząć, ponieważ już niedługo chciałabym pokazać Państwu kolejne fantastyczne miejsca w Polsce. Do zobaczenia.